Sobota, weekend, a jak to mówią, przy sobocie, po robocie warto obejrzeć sobie newsflasha. Dawno nie nagrywałem, a więc powracam troszeczkę z serią newsflashy. Postaram się je częściej nagrywać. I co? Dzieje się sporo na rynku kryptowalut, więc takie sobotne podsumowanie. Zaczynamy! Oczywiście jak każdy newsflash to jest tylko 10 minut, odpalamy sobie stronę i zaczynamy od informacji, którą przekazałem jakiś czas temu. Bybit zawiesi usługi w UK po tym, jak dostał ostateczne ostrzeżenie od regulatora finansowego z tamtego kraju. Bybit z siedzibą w Dubaju zawiesi te usługi dla rezydentów Zjednoczonego Królestwa w październiku ze względu na zmiany regulacyjne. Oczywiście pojawiają się sprzeczne informacje, ze względu na to, że niektórzy twierdzą, że zawieszą, drudzy, że rozmawiają z regulatorem i tak dalej. Ale co ciekawe, to jest oficjalny komunikat. Chociaż później nie wiem, czy nie było jakiejś aktualizacji, więc jak mówię, sprawa jest rozwojowa. Trzeba poczekać po prostu na rozwój sytuacji tutaj ze względu na zmiany regulacyjne. A taki krypto hub miał być taka zajebista tutaj wyspa kryptowalutowa. Okazuje się, że gówno z tego będzie. Oczywiście skorzystają na tym rozwiązania zdecentralizowane DEX-y i to jest na pewno przyszłość pod kolejną HOSSę. Z kolei Google Cloud dodaje obsługę Polygona, Optimizmu, Polkadota i innych. Rozszerzają obsługę blockchaina, włączając 11 kolejnych sieci do swojego programu BigQuery, zwiększając dostępność danych i analiz. Tak, oczywiście ta inicjatywa z 2018 roku, która ma demokratyzować dane blockchain, będzie tutaj kontynuowana, to rozszerzenie oznacza kontynuację pomimo wyzwań na rynku kryptowalut. Także kolejne sieci dodawane do BigQuery. Jeśli chodzi o BigQuery, to tutaj jest też artykuł, dlaczego Google AI może zmienić marketing kryptowalut. Z kolei giełda Binance zainwestuje w te 12 projektów. Z różnych sektorów DeFi, GameFi, AI, infrastruktury i tak dalej. Szósty sezon programu, bo to nie jest pierwszyzna. Chodzi oczywiście o Binance Labs, taki inkubator Binance'owy. Czy oni podali, w jakie projekty będą inwestować? Jeśli chodzi o infrastrukturę, to będzie Vistara i UX, UY. W DeFi to będzie Bbox, Derivio, Etena i Shogun. Choć Shogunie, nie wiem czy pamiętacie. Z DApps'ów będzie to MyShell, NFT Prompt, Q&A 3. No i jeszcze tutaj będzie Celula, Crypto Cafe i MetaSim. No, więc jeżeli ktoś ma, to patrzcie na cenę. Zobaczcie, JP Morgan stwierdził, że Ethereum jest zawodem, jeśli chodzi o aktualizację Shanghai. Takie informacje przekazał właśnie JP Morgan. Tak, zmniejsza się aktywność na sieci, pomimo efektywności energetycznej. Tak, zmniejszenie jej o 99% zużycia energii. No i okazuje się, że JP Morgan, taki analityk z tego banku, Nicolas, nie będę na tego łamańca czytał, wyjaśnił swoje obawy, że w ostatnim jakimś tam spisie właśnie, że Ethereum, zobaczcie, wszystko na minusie. A miało być takie ładne amerykańskie. Z kolei CEO Coinbase'a ostrzega przeciwko regulacjom AI i mówi, wzywa do decentralizacji. AI jest przyszłością, to chyba wszyscy wiedzą i mówią o tym, że decentralizacja i open source'owanie AI jest lepszą alternatywą niż regulowanie tej przestrzeni. No ale jak to? Socjalistyczne rządy prawie na całym świecie czegoś nie wyregulują? No ludzie kochani, no przecież to tak niedobra, to niedobra jest, to niedobra o tym mówić. Jakie regulacje? Także CEO Coinbase wypowiada swoje, a rządy zrobią swoje. Przechodząc sobie dalej, parę słów o partnerze mojego kanału, najnowszym właściwie. Jest to projekt Floix. Nie wiem, czy znacie projekt. Na kilku kanałach się już pojawiał. Dedykowany odcinek wleci w przyszłym tygodniu, ale zanim jeszcze oczywiście ten dedykowany odcinek, to chciałem Wam generalnie parę słów o projekcie. Generalnie jest to projekt w trendzie SocialFi. Nie wiem, czy wiecie o tym. No i teraz to są partnerzy kanału, więc jest to reklama, jakby ktoś miał problem, sobie przeskoczcie ten tam, będą rozdziały z czasem dodane. Także rozwijający się trend. Generalnie to są media społecznościowe, oni budują media społecznościowe ze względu na połączenie Web2 i Web3. Także to nie będzie całkowite Web3, bo wiadomo, wszyscy co Web3 budowali, to dostali w Web. Oczywiście tak, Web2 to wiadomo, FriendTech tutaj bardzo mocno działa i tak dalej, łączy z kryptowalutami.
Flox będzie umożliwiał monetyzację kontentu. Generalnie chodzi o to, żeby zmniejszyć opłaty, które biorą wielkie koncerny i tak dalej. A oczywiście Web3 to zdecentralizowane połączenie z produktem, ale nie przez MetaMaska, tylko będzie dedykowany portfel Flox. To jest ciekawa sprawa. I teraz zespół polski, ale nie tylko, dużo osób za nim stoi, macie dużo doradców, tam jest między innymi w projekcie Kamil z Encyklopedii Kryptowalut, wiem, że jest kryptobloger i tak dalej. Jeśli chodzi o to, to cały czas trwa runda sprzedaży, za chwilę będzie listing, więcej informacji będzie się pojawiać w najbliższym czasie. Ważna sprawa i to jest moim zdaniem klucz całego, dlatego ja się zdecydowałem na współpracę, oni zrezygnowali z VC-ków. Czyli nie będą dawać kasy VC-kom, a VC-ki wiadomo są tylko po to, żeby zrzucić torby na głowę. Na tym to wszystko polega. Generalnie słuchajcie, w tej chwili każdy zakup dostaje 2% więcej tokenów za wydane $500 lub więcej, czyli minimalna taka kwota. Chociaż nie, w ramach bonusu wydane $500 lub więcej we wszystkich transakcjach uprawniać będzie do otrzymania darmowego limitowanego NFT potrzebnego do stake'owania tokenów Floyd, czyli nie macie NFT-ka, nie będziecie mogli stake'ować tokenów Floyd. W poniedziałek 25 września zostanie uruchomiony launchpad, listing na CEX jest przewidany na 2 października, także czekamy, startowa kapitalizacja, jeszcze tu mam zapisane 769 500. W TGE zostanie odblokowanych 8,55 tokenów, ale w rzeczywistości bez uwzględnienia płynności odblokowane jest tylko kilka procent tokenów, w rzeczywistości 1,05 w TGE. To takie podstawowe informacje, jeszcze dużo grubych newsów będzie, a teraz przechodzimy sobie dalej. Słuchajcie, czy kopanie Bitcoina może pomóc zredukować globalne emisje nawet o 8%, tak donosi nam raport. O co w tym wszystkim? Słuchajcie, papier wypuszczony przez IRM to jest Institute of Risk Management, stwierdziło, że Bitcoin ma potencjał być katalizatorem globalnej zmiany energetycznej. No i teraz jak oni nazwali ten raport, Bitcoin and the Energy Transition from Risk to Opportunity, czyli Bitcoin i zmiana energetyczna, przejście energetyczne od ryzyka do szans. Tu macie, słuchajcie, jaki jest wpływ węglowy. Zobaczcie, i teraz bardzo niska oczywiście tutaj między innymi z metanu. Nie da się na tym zarabiać, ale kopanie Bitcoina już jak najbardziej. I można to zużywać. Gas flaring, tego typu rzeczy, także fajnie, możecie sobie poczytać. A z kolei 95% NFT-ków ma market cap warty 0 Ethera. No takie było ładne amerykańskie. A kto się u nas w Polsce ubogacił tak na NFT-kach, twórcy projektów różnych i tak dalej? Znacie takich korniszonków? To takie cudowne te NFT-ki miały być. Ach, och, jak ja krytykowałem NFT, to dostawałem po łbie. Oczywiście kto zarobił, ten zarobił. Także okazuje się, że wszystkie te gówna zawaliły się i zobaczymy teraz, kto faktycznie będzie robił technologię. Bo są fajne rozwiązania, mi się osobiście na przykład podoba Sorare lub inne tego typu rzeczy, które faktycznie wykorzystują technologię NFT. Jeszcze słowo od Kangi. Słuchajcie, jeśli chodzi o staking na Kandze, to tutaj na poszczególne tokeny macie tutaj, można powiedzieć, takie procenty, tak, więc możecie stake'ować z Kango. A z kolei SEC ukarał bank Goldman Sachs karą $6 milionów za błędy w raportowaniu. Także dla takiego banku to oczywiście jest żadna kara, tak jak dla Was złotóweczka. No ale generalnie 6 baniek, tak? SEC domaga się ujawnień pewnych dokumentów od Goldman Sachsa. Zobaczymy, co Goldman z tym wszystkim zrobi. I ostatni news dzisiejszego dnia, jak donosi Rekt Capital. Bitcoin jest 210 dni od halvingu. W 2019 roku tak to właśnie wyglądało. I oczywiście jest jak zwykle szukanie, bo analiza wsteczna zawsze skuteczna. I pamiętajcie, że to, że coś się wydarzyło, to nie musi się wydarzyć. Jeśli chodzi o cenę kryptowalut, możemy sobie tutaj zajrzeć. 26577 było podbicie, dołek podbicie. I znowu Ethereum tak samo, tutaj praktycznie się Bitcoin tu trochę inaczej, ale tu inne skale były. Tak to się wszystko skończyło. Wszystko jest zależne od Bitcoina. Przejdźmy sobie do małego podsumowania. Jeśli chodzi o podsumowanie, tak jak mówiłem, dawno newsflashy nie było, przerzuciłem się, robiłem X newsy, teraz już newsflashy wróciły, także na spokojnie. Dzisiaj wieczorkiem oczywiście Baldur's Gate, wczoraj był Terminator, wczoraj wleciał film też o za co lubię Polskę, możecie go sobie obejrzeć, takie moje
Postaram się więcej pogadanek robić i miałem się wybierać dzisiaj w kryptoplenerze, ale zaczyna padać, więc chyba dopiero jutro, a najpóźniej w poniedziałek nagram te kryptoplenerze, ale to na spokojnie. Także z mojej strony tyle. Życzę Wam spokojnego odpoczynku w ten weekend. Dajcie znać w komentarzach, jakie macie plany. Może na grzyby jedziecie, a może gdzie indziej. Pozdrawiam, trzymajcie się i widzimy się jutro na niedzieli z Majkiem. Cześć!